Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam bardzo serdecznie. Kontynuujemy dzisiaj szukanie perełek. Jeśli chodzi o skrzynki na GeForce Kinsie, trzy skrzynki zapodałem tutaj na bitwę i zobaczmy, jak nam tutaj na niej pójdzie. Póki co, no dużo tych kałachów Black Laminate spada, kosztują one, no tutaj 150-129 i zobacz, kolejny tutaj kałach dla nas tym razem, Minimal Wear, no ta skrzynia 21, tak kurczę, coś nie wiem, no powtarzalna bardzo, bo tak naprawdę tutaj tylko te kilka skinów nam póki co poleciało. Mamy Digielka 124 zł, ale to już jest kolejna skrzynia Waterproof. Nie spojrzałem oczywiście, jakie tam są skrzynki do trafienia, znaczy skrzyny oczywiście, i na jakiej zasadzie ta skrzynka działa, czy to jest jakaś procentówka, czy tam jest jakiś jeden lepszy skin do trafienia. Nie spojrzałem, ale no przekonamy się tutaj oczywiście po tej bitwie, jak nam ta skrzynka będzie chciała oddawać. Oczywiście również o konkursie na skina ci przypomnę. Jak chcesz wygrać, no to sub dzwonek, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda oczywiście dołącz, bo na Discordzie oczywiście konkurs trwa, na kanale Uszczelskina możesz sobie za darmo oczywiście dołączyć do konkursu. No i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce Kinsie, jak oczywiście osobą pełną, ale nie jesteś, to logujesz się wtedy z linku zapisu, bądź klikasz oczywiście tutaj przycisk kod promocyjny, no i wpisujesz kodzik CROXY przez likes, a dajcie on oczywiście skrzyneczkę na start za free i 5% więcej do każdej wpłaty, możesz go oczywiście dowoli używać tego kodu. Co tu się stało? Proszę mi powiedzieć, że ta MK Hellfire kosztuje 174 zł. Ja ją zapamiętałem, tak szczerze, że ona kosztowała, nie wiem, no z 50 jak może, ale powiem tak, no, wartość tutaj bitwy, która, że tak powiem, do mnie spadła, to wydaje mi się, że to nie jest przypadek, stary, i to jest zwiastun, że ten odcinek będzie dobry. Mam takie tutaj przeczucie, po ostatnich, że tak powiem, niepowodzeniach czuję, że Bozia Skrzynkowa będzie miała nas dzisiaj w opiece. Zobaczmy, Digielek 78 zł, 338 zł, ta MK nie pomaga nam to ewidentnie w wygraniu tej bitwy, ten AUK również. No nie wiem, co to są za skiny totalnie, tego AUKa to chyba pierwszy raz na oczy w ogóle widzę, że kosztuje 250 zł, to też jest dla mnie ewenement, no ale no dobra, no widocznie tak musiało być. Akwamarynka dla nas, 173 zł, Fire and Water, tak się nazywa ta skrzynka, no i ta MK Hellfire, no jednak tutaj tańsza od tej abubki naszej Wildfire, tutaj beretki, no ale ta MK, no właśnie, czemu ona tyle kosztuje, lecimy dalej i jest dla nas scout, no ale to będzie właśnie, ojej, no tutaj w tej skrzynie widzę AWP Onitarzy już, no ale tutaj dostajemy AUGA po złotóweczce i jak będzie dalej, proszę mi powiedzieć, również tutaj AWPka Silk Tiger, tak ona się chyba nazywała, ale nie jestem pewien, Talon też tutaj jest, 290 zł Gali Sugar Rush. Zobaczmy dalej, USP Printstream. Nie, dobra, ja wychodzę, stary, z tej bitwy. No, z każdym razem, jak mam wrażenie, że moje skiny kosztują dużo i że uda mi się wygrać, to spada taki Gali i 500 zł, stary. Na szczęście tą pierwszą bitwę udało nam się wygrać, więc fundusze jeszcze są. No i właśnie, i to jest ten AUK, stary. Pamiętasz? Na odcinku wczoraj, albo przedwczoraj, mówiłem, że są dwa AUKi. I to jest właśnie ten drugi, Midnight Lee. To jest właśnie ten AUK za 1600, a ten drugi tańszy, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale nie wiem, za każdym razem, jak ten AUK spada. O, i właśnie, no 1500 zł. Fantastycznie, dziękuję. Dziękuję, jest Śniogocza, że tutaj masz w opiece moje, że tak powiem, finanse. 1000 zł jeszcze ten AUK. Nie AUK, tylko kałach. Czemu ten kałach nie mógł mój tyle kosztować? Nie wiem. Choć się domyślam i patrz, i ten batyskę tam, no więc, nie, 4300, no co ty się dzieje, stary, ja czuję się tak dzisiaj, no przez tutaj moich przeciwników znowu orany, że to jest nie do wyobrażenia, naprawdę, kolejny odcinek z rzędu, boty, no niszczą mnie po prostu, nie wiem, o co tu chodzi, stary, maszyna mnie niszczy, no zobaczmy, no po raz kolejny się gocza, mam nadzieję, że tym razem tutaj jednak GeForce Kings się ona ze mną zlituje i w końcu da mi zarobić, znaczy no, nawet może nie zarobić, co tyle odzyskać jakąś część, którą wpakowałem w poprzednie bitwy. Zobaczmy, 3100, no mieliśmy chyba nawet 8 koła w pewnym momencie. Ta bitwa pierwsza kosztowała, nie wiem czy 8 koła, ale no na pewno powyżej 7 było, bo ta pierwsza bitwa fajnie oddała tam dwa chyba 100, 217, tak, no, bym zapomniał. Więc tam na pewno fundusze były, tak, które mogły mi pozwolić na dalszy opening. No ale to co się potem stało, no zobacz, no, co tu się dzieje, to nie ma dosłownie nic. No, jeszcze kałach dla mojego przeciwnika, oczywiście klasycznie 500 zł, nie wiem co się dzieje naprawdę ostatnio, ale dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że trzymasz kciuki i czy w końcu udało mi się zarobić.